O mamo. O mamo. Nie. Wiedziałem. Chusteczka? Jest wspaniała. O. Jest twoja ulubiona? Ulubiona. Nie. Nie będziemy płakać? Będziemy. Ja myślę, że to jest wrażenie. Druga zachwycają suknia właśnie, która ma piękne zdobienia u dołu, że nie jest prosta tak, cała, tylko po prostu coś jest na niej. Super, nie naprawdę. Patrz, wszystkie trzy sukienki trafiły w mój gust. Każda z nich zawierała coś, co ja bym chciała mieć, co lubię i w czym się dobrze czuję i w czym pięknie wyglądam. I to jest dopiero ciężki wybór. Naprawdę jest, no jest zjawiskowa. Ona ma przepiękny też kolor. Piękny kolor. Jedna z tych osób zna cię najlepiej. Matyldo, zgodzisz się? Zgadza się. Powinnyście porozmawiać. To ważne. Mama chce, żebyś była szczęśliwa. Porozmawiajcie o wszystkich trzech sukniach i mam nadzieję, że zobaczymy cię w wybranej przez ciebie sukni. Jasne. Ruszajcie. Matylda jest taką osobą stonowaną, zrównoważoną, więc na pewno będzie tutaj pomocna w doborze, w wyborze sukienki, w ocenie. Córeczko, musisz mi teraz pomóc dokonać wyboru. Sama nie wiem, mam mętlik w głowie. Zobacz, ile z ich pięknych sukien. Każda jest wyjątkowa na swój sposób. Musisz mi pomóc. Ty zawsze masz takie dobre pomysły i zawsze wiesz, co powiedzieć. Powiedz, która z nich najbardziej ci się podoba. Najbardziej mi się podoba jednak ta, co masz na sobie. Ponieważ ona cię wyszczupla i podkreśla biust. Jest też, ma tą objętość, którą ja uwielbiam. Natomiast w tamtej pierwszej, którą zamierzyłaś, nie podobało mi się to, że ona jest taka zaspokojna dla ciebie. Ty też jest bardzo tej? Fajna. To ja się teraz zastanowię. Piona? Dobra. No to super, dzięki.